chciałem cię zapytać o programy, bo bardzo dużo rozmawiamy ostatnio, dzisiaj nawet mieliśmy spotkanie na temat programów, które przygotowuje Oriflame do tego, żeby łatwiej, efektowniej, z większą przyjemnością pracowało się naszym menadżerom, dyrektorom. Mogłabyś skomentować, powiedzieć, jak ty pracujesz z programami, jak ty wykorzystujesz programy, które, no mam nadzieję, że w przyszłości będziemy wspólnie rozwijali po to, żeby ten biznes rozwijał nam się jeszcze szybciej. Jest kilka takich dla mnie kluczowych programów, z których bardzo chętnie korzystam i przede wszystkim opowiadam o nich i uczę, jak z tych programów mają korzystać moi ludzie. Jednym z takich programów jest Lider Przyszłości, gdzie każdy lider, praktycznie co katalog za wykonaną pracę, otrzymuje dodatkowe pieniądze. Dodatkowym programem, dla praktycznie takim samym dla dyrektorów, jest program właśnie teraz, gdzie zbierają medale. I ten program również daje dyrektorowi, starszemu menadżerowi bardzo szybko, naprawdę dodatkową gotówkę. No i mój ulubiony program w Oriflame, po prostu bez którego, no ja nie wyobrażam sobie dzisiaj Oriflame, to jest program samochodowy, gdzie bardzo szybko osoba, która świadomie podejmuje decyzję o tym, że chce się zaangażować właśnie w współpracę z Oriflame, bardzo szybko, bo już na poziomie starszego menadżera, może otrzymać samochód od Oriflame w programie właśnie samochodowym. Jest to niesamowita szansa, okazja, by tak naprawdę osoby mogły mieć samochód prosto z salonu, gdzie no myślę, że niewiele ludzi w Polsce idzie do salonu i taki samochód może sobie kupić. A tutaj jednak ten program daje takie możliwości. Marcelina, wspominałaś o samochodach. Jeżeli dobrze policzyłem, to chyba będziesz odbierała lada moment swój piąty samochód w twojej historii w Oriflame. Tak, to prawda. Właśnie już niedługo, w lutym, odbieram swój piąty samochód od Oriflame i zawsze się śmieję z tego, że Oriflame właśnie mnie rozpieściło, dlatego że i rozpuściło, ponieważ ja nie pamiętam, jak się jeździ starym samochodem, bo praktycznie co trzy lata ten samochód wymieniam na nowy, a pierwszy samochód od Oriflame otrzymałam, jak miałam 23 lata. Wow. No, ale to, co myślę, jest najlepsze i to, co mnie najbardziej cieszy, to nie kwestia moich samochodów, tylko właśnie tego, że te samochody pojawiają się w moim zespole i na ten moment tych samochodów jest 21, a kolejne już za niedługo będą odbierane. I to jest dla mnie niesamowite, że właśnie z tych przywilejów, które ja do tej pory korzystałam, zaczynają korzystać moi ludzie. I myślisz, że to w bardzo znaczący sposób wpływa na motywację twojego zespołu, że oni też mogą dostąpić częściowo tych korzyści, które no, przysługują dyrektorom i dyrektorom kolorowym. Tak, dlatego że bardzo często ludzie myślą, że te właśnie dodatkowe przywileje są po 15 latach współpracy i że to wszystko bardzo długo trwa, a właśnie nie. To można mieć bardzo szybko, dlatego że u mnie w zespole jest dziewczyna, która samochód otrzymała po niespełna pół roku współpracy z Oriflame, bo tak szybko się rozwijała, więc, a poza tym jeszcze są też takie badania zrobione, gdzie pracownicy wytypowali, że najbardiej motywującą rzeczą jest właśnie samochód, więc super. Ja z tego programu bardzo korzystam i to jest właśnie program, taki bym powiedziała, który u nas jest najważniejszy. Ja się mega cieszę, bo niebawem będziesz odbierała swoje nowe auto, więc liczę na małą przejażdżkę, nie ukrywam. A wspomniałaś przed samochodami również o tym, że podróże to jest taki element, który się bardzo mocno łączy z twoją pracą w Oriflame. A mogłabyś coś więcej powiedzieć na ten temat? Bardzo lubię podróżować i przede wszystkim, no oczywiście z rodziną, takie mam wyjazdy prywatne, ale najbardziej cieszą mnie wyjazdy z Oriflame, dlatego że w tym momencie trzy razy w ciągu roku właśnie jadę z Oriflame na zagraniczny wyjazd, bo są to seminaria dla menadżerów i dyrektorów, złota konferencja, diamentowa konferencja, no i mam nadzieję, że za niedługo będzie to również generalna konferencja, a ta generalna konferencja najbardziej mnie interesuje z tego względu, że wtedy otrzymam 4 bilety i będę mogła jechać już z moimi dziećmi i to była taka właśnie największa motywacja, żebyśmy mogli podróżować po krajach z Oriflame właśnie razem z moją rodziną. Ale co do wyjazdów, to
te wyjazdy z Oriflame, po pierwsze, ich się nie da opisać, bo to nie jest wyjazd kupiony z biura podróży, bo tam te atrakcje, które Oriflame dla nas przygotowuje, to, że wody mineralne są oklejone logiem Oriflame, to, że my idziemy ulicą i nagle wszędzie są flagi Oriflame, to, że podpływamy statkiem do miejscowości, gdzie na skale jest ogromny napis Oriflame, to jest coś po prostu niesamowitego i to jest świetne, że na te wyjazdy po prostu zaczynają jeździć ludzie z mojego zespołu. I teraz będzie wyjątkowa konferencja z okazji 55-lecia w Dubaju. I dla mnie to miejsce i ta konferencja jest niesamowita, ponieważ to właśnie tam 10 lat temu byłam na swojej pierwszej konferencji, podczas której odbierałam wtedy 3 tytuły, które uzyskałam w ciągu jednego roku. No i na tą najpiękniejszą konferencję wiem, że w tym roku pojedzie ponad 20 osób z mojego zespołu, co jest dla mnie po prostu niesamowite. Jak ja o tym myślę, to po prostu ja bym już tam była na miejscu. No tak to brzmi, jakby to specjalnie Oriflame czekał te 10 lat, żeby celebrować wspólnie z tobą twoje 10-lecie pobytu w Dubaju. Wspomniałaś o samochodach, wspomniałaś o podróżach, to wygląda tak, jakby to była taka praca w Oriflame, jedną wielką celebracją sukcesów, osiągnięć. W tym roku obchodzimy, tak jak powiedziałaś, niesamowite 55-lecie firmy. Czy w jakikolwiek sposób wykorzystujesz to, że właśnie firma istnieje 55 lat, osiąga niesamowite sukcesy? Czy w jakikolwiek sposób wykorzystujesz to w swojej pracy, w jakiś komunikujesz to, zachęcasz ludzi dzięki właśnie temu, że pracujesz z tak stabilną organizacją? Ta stabilność chyba jest najważniejszą rzeczą, dlatego że bardzo dużo firm na rynku pojawia się, obiecując różne bardzo atrakcyjne rzeczy, natomiast tak szybko jak się pojawiają, tak szybko też znikają. A jednak dzisiaj, no, ludzie chcą szybko pewnych profitów, więc ja bardzo mocno podkreślam właśnie to, że Oriflame jest tak długo na rynku, że jest firmą stabilną, że nigdy nie zmieniło nazwy, że to zawsze było, jest i będzie Oriflame. Ja jestem bardzo dumna, że właśnie współpracuję z firmą, która nie tylko ma 55 lat tradycji, ale przede wszystkim to jest 55 lat wartości, gdzie my stawiamy na relacje, na bycie razem i przede wszystkim na drugiego człowieka i tutaj ten pieniądz to jest wypadkowa dopiero tego, co się dzieje właśnie na bazie naszych wartości. No dotknęłaś takiego bardzo ważnego elementu, który dla coraz większej ilości ludzi ma coraz większe znaczenie. Mówię o wartościach. I też w Oriflame oprócz wyznawania wartości realizujemy misję związaną ze spełnianiem marzeń naszych. I moje pytanie do ciebie jest takie, Marcelina, czy ty masz jeszcze jakieś marzenia, będąc już tu, gdzie jesteś w tak krótkim czasie, czy ty masz jeszcze jakieś marzenia związane z Oriflame? Oczywiście, że mam. Ja mam takie najważniejsze dla mnie marzenie, to chciałabym, bo bardzo często mówimy, że w Oriflame życie zaczyna się od złota, aha, bo to jest taki tytuł, gdzie już człowiek otrzymuje lepszy samochód, jedzie na zagraniczne seminarium, na konferencję złotą również. I to jest taki, no myślę, że bardzo duża zmiana jest, jak już ktoś ten tytuł ma. I ja mam takie marzenie, żeby każdy mój dyrektor był dyrektorem złotym. Że właśnie z tych wszystkich przywilejów, które korzystają dyrektorzy złoci, z których ja korzystam już od ponad 10 lat, żeby korzystał każdy mój dyrektor. No i tak naprawdę to jest takie marzenie, które będzie do spełnienia praktycznie cały czas, ponieważ zawsze będzie jakiś nowy dyrektor, który jeszcze będzie mógł być dyrektorem złotym i to mnie bardzo mocno napędza do tego, żeby wymyślać nowe programy, nowe szkolenia, motywować ludzi do działania, bo właśnie ten świat od dyrektora złotego myślę, że jest już zupełnie inny. Twoja taka pasja, energia, twoje zachowanie, jak teraz rozmawiasz, tylko świadczy o tym, że myślę, że tych dyrektorów będzie jeszcze bardzo, bardzo dużo w twoim zespole. A ilu masz dzisiaj? Dzisiaj to jest prawie 30 dyrektorów. U ciebie w zespole? Tak, w moim całym zespole. Natomiast ja wyznaję taką zasadę, że tytuł, który osiąga osoba, która gdzieś tam awansuje na tytuł dyrektora diamentowego czy jakiegokolwiek kolorowego, to
ten wynik to jest efekt tego, co się dzisiaj dzieje w zespole, czy co się działo przez ostatnie miesiące. Dlatego dla mnie to jest w ogóle niesamowite, że pomagając innym osobom, samemu również osiągamy dodatkowe przywileje, dodatkowe profity, więc te moje marzenia właśnie oparte są na marzeniach moich ludzi, by oni realizowali swoje cele.